Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XDemości, a w dzisiejszym odcinku CPK jednak powstanie, ale jak na Donalda Tuska przystało, musiał coś tam pozmieniać, żeby było, że to jest jego projekt, a także o zawieszeniu pani Matysiak za swoją aferę, czego dotyczyła, zobaczycie w dalszej części filmu. Dobry wieczór. To nie będzie CPK, jakie proponował i projektował poprzedni rząd, ale lotnisko w Baranowie powstanie i będzie najnowocześniejsze w Europie, ogłosił premier Donald Tusk. Tak, trzeba zaznaczyć, że to nie jest projekt poprzedniego rządu, że to jest nasz projekt, nasz zmodernizowany. Teraz on jest w porządku i to, co mówiliśmy, że byliśmy przeciwko CPK, to tak zmieniliśmy, że teraz możemy to zaakceptować i nie zmieniliśmy, że wprowadziliśmy jakieś fajne rzeczy, tylko ten projekt uszczupliliśmy i chyba główną genezę, znaczy no może nie główną, bo główną jest hub, ale to, żeby połączyć miasta powiatowe ze sobą, no to nie zostaną połączone. Będą też koleje dużych prędkości i rozbudowane autostrady. Plan jest ambitny. Pierwszy samolot ma wystartować z Baranowa w 2032 roku. Michał Tracz. Będzie to rozwidlenie na Poznań i na Wrocław. W okolicach Baranowa na Mazowszu ludzie oglądają konferencję premiera i czują się oszukani. Kolejna grupa wyborców czuje się oszukana przez Donalda Tuska. Ojej, jakże jestem zdziwiony. Jak skopany pies lub po wypadku. Donald Tusk zapewniał swoich wyborców, tak samo jak mieszkańców Baranowa, że CPK nie powstanie. Oni mu uwierzyli. No i klasycznie jak na Donalda Tuska przystało, słowa nie dotrzymał. W Palowicach na Śląsku przez te domy miała przechodzić linia kolejowa. Ludzie dalej nie wiedzą, co z nimi będzie. Dalej nie wiemy nic, dalej jesteśmy w punkcie wyjścia. Oto więc premier i pierwsze szczegóły. Polska stanie się jednym wielkim megalopolis i to wkrótce. Najpierw nazywał ten projekt megalomanią. Teraz jak go będzie chciał zrobić pod swoim nazwiskiem, no to mówi, że Polska dzięki niemu stanie się megapolis. Premier tak snuje wizję zupełnie nowego CPK. Lotnisko w Baranowie powstanie, ale nie z takim rozmachem, jak zapowiadano. Dojazd do niego ułatwi poszerzona do 4 pasów autostrada A2 z Warszawy do Łodzi. Lotnisko Chopina w Warszawie zostanie zmodernizowane, tak jak lotnisko Modlin, powiększone i z bezpośrednim połączeniem kolejowym z dworcem centralnym w Warszawie. Lotnisko centralne w Baranowie ma powstać do 32 roku. Takie nowoczesne lotnisko na tę skalę zbudujemy i będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie. Przecież to lotnisko nie było potrzebne. Według Donalda Tuska był Modlin, było Okęcie i nikt teraz mu nie wypomina tych słów, że zmienił swoje zdanie o 180 stopni i mówi, czemu był przeciwko. Wiecie, to dobrze, że Donald Tusk zmienił zdanie, no i źle, że ten projekt uszczuplił, tylko on w żadnym momencie nie przyznaje się do błędu, no ale czego oczekuje od polityków, że ktoś się tam przyzna do błędu swojego? Ale żeby wylecieć z Polski, nie trzeba będzie koniecznie jechać do Baranowa. Powstanie spójna polityka rozwoju także lotnisk regionalnych. Dzisiaj jest ich 14. Łącznie odpowiadają one za blisko 65% całego ruchu lotniczego w Polsce. Eksperci są zadowoleni. Lepiej jest pojechać w pół godziny do Pyrzowic, niż się bujać nawet te 100 minut, czy tam 2 godziny do Baranowa. Rozwijać ma się narodowy przewoźnik. Rząd zapowiada kupno nowych samolotów dla lotu, w tym Dreamlinerów. Znaczy z tym lotem to jest taki problem, że ta firma nigdy na siebie nie zarabia i cały czas muszą być dorzucane pieniądze z budżetu państwa. Ona w ogóle nie jest konkurencyjna do tych tanich przewoźników, które latają w Polsce. Lot stanie się firmą, no nie tak dużą jak Lufthansa, ale mniej więcej na tym tego rzędu. Do jakiej innej firmy, jak nie niemieckiej, miał się porównywać Donald Tusk? Przecież tamten rynek zna najlepiej. Największą zmianą w stosunku do tego, co planowało PiS, jest zupełnie nowy system kolei, sieć połączeń. Owszem, będzie, ale nie wszystkie linie będą przebiegały przez Baranów, bo i po co, pyta premier. Koleje nie będą budowane od nowa po to, żeby się łączyć w Baranowie.
Kolej dużych prędkości połączy Warszawę z centralnym lotniskiem i Łodzią, później Poznaniem i Wrocławiem. Tu pociągi mają osiągać prędkość do 320 km na godzinę. Nowe lub zmodernizowane zostaną też połączenia do największych polskich miast, a czas przejazdu w większości nie przekroczy 100 minut. No tak, i Donald Tusk zadbał o największe miasta, no bo tam ma największe poparcie. Pominął wszystkie mniejsze miejscowości, a to zakładał właśnie CPK, te połączenie pomiędzy tymi mniejszymi miejscowościami, no bo one de facto są wykluczone. Wiele miejscowości nie ma żadnego połączenia torowego. Sam jak dojeżdżałem do szkoły, do Białegostoku, to musiałem 30 km jechać na najbliższą stację i ta stacja była w lesie, nazywała się nawet Podlasek. I Łomża już była zadowolona, że w końcu dostanie swoje połączenie kolejowe i Donald Tusk za to, że Łomża jest zawsze za Prawem i Sprawiedliwością, znowu Łomża pociągu nie dostanie. Łomża Łomżą, ale znowu wracamy do Polski A i Polski B. Polska B, czyli ściana wschodnia, znowu pominięta. Chociaż Białystok dostanie szybkie połączenie pomiędzy Warszawą, ale Białystok jest nasz przecież. Województwo lubelskie i podkarpackie zostało tam w ogóle pominięte, nic tam nie będzie dojeżdżać. Zmieńcie swoje zachowanie, to może jakiś wolny pociąg dostaniecie, na pewno nie te nasze 100-minutowe. Premier zapowiada... Największe ośrodki miejskie w Polsce będą połączone szybkimi liniami kolejowymi. Ale PiS krytykuje. No, Polska to nie tylko duże miasta. Dawna władza ma tu poparcie lewicy. Argument jest taki. Rozwój Polski nie może się ograniczać tylko do największych polskich miast, do największych aglomeracji. No właśnie, i zakładał ten projekt CPK stary, że te mniejsze miejscowości też coś dostaną. I z panią Matysiak dzisiaj wybuchła afera, ale jeszcze chwilkę zaczekajcie. Wycinają kilkadziesiąt miast średnich z połączeń. Tyle, że właśnie na tym polegają szybkie koleje, mówią eksperci, mają jeździć tam, gdzie jest najwięcej ludzi. To nie jest prawdą, że szybka kolej likwiduje wykluczenie komunikacyjne. Nie, od tego są połączenia regionalne, połączenia aglomeracyjne. To wszystko. Na razie jednak plany w dodatku mało szczegółowe, na które narzekają dziś ludzie, którzy miesiącami protestowali, jak tu na Śląsku, choćby przeciwko budowie na tym terenie kolei dużych prędkości prowadzących do CPK. W tym wariancie, w tak poprowadzonym, bez głosu społeczeństwa oraz ludzi, którzy tutaj są z tą przyrodą, mówimy stanowczo nie. Ale ci, którzy mieszkają na terenie, gdzie powstać ma lotnisko, już dziś mówią, że przegrali. Byliśmy dobrzy i potrzebni przed wyborami. Mieszkańcy Baranowa to i tak bardzo, bardzo, bardzo mały procent osób oszukanych przez Donalda Tuska. Jakby zliczyć te wszystkie grupy, to ten Baranów nawet nie stanowi pewnie promila. Radykalnie zmniejszy się potrzeba wywłaszczeń. Na projektowanie CPK w poprzedniej wersji już wydano grubo ponad 2 miliardy. Całość nowej inwestycji ma kosztować ponad 130. Michał Tracz, Fakty. No dobrze, i o co chodzi z aferą z panią Matysiak? Pani Matysiak wstawiła dzisiaj film na swojego Twittera z panem Horałą, w którym zapowiedzieli takie połączenie wspólne dla dobra Polski, dla rozwoju infrastruktury. No i cała afera się o to rozbiła, że jak można tym z prawej strony podawać rękę, bo z drugiej strony nie było, że od wyborców Prawa i Sprawiedliwości jak można z tymi lewymi współdziałać. Zobaczcie film. Pewnie zastanawiać się, co tutaj robimy razem. No właśnie, ja jestem z lewicy. Ja z prawicy. Ja jestem feministką. A ja jestem konserwatystą. No właśnie, ale są takie sprawy, które naprawdę potrafią nas połączyć i tymi sprawami są projekty, które będą służyły rozwojowi Polski. Bo rozwój Polski nie ma barw politycznych, służy wszystkim, różnych ideologii, różnych przekonań i wszyscy razem powinniśmy pracować dla rozwoju naszego kraju. Te projekty rozwojowe to między innymi Centralny Port Komunikacyjny, rozwój energetyki jądrowej, porty, bezpieczeństwo naszego kraju, ale także wiele, wiele innych. Ostatnie miesiące pokazały, że presja ma sens i ruch społeczny wspierający rozwój Polski odnosi sukcesy. Działajmy dalej razem dla rozwoju Polski. I jeżeli chcesz nam w tym pomóc, jeżeli zależy ci na tym, żeby Polska się rozwijała, żeby Polska była silniejsza gospodarczo, była bezpieczniejsza, była dobrym krajem pod względem transportu, dołącz do nas. www.takdlarozwoju.org. Zostawcie kontakt, namiary. Będziemy się odzywać i będziemy razem działać dla rozwoju i bezpieczeństwa Polski. Czekamy na Was.
I po tym filmie, uwierzcie mi, wybuchła afera na Twitterze. Afera taka, że pani Matysiak została zawieszona w prawach członka partii Razem, została zawieszona w klubie parlamentarnym Lewica i nawet, jak Mateusz Pluta zauważył, w sieci pojawiło się bardzo duże wzmożenie. Każdy wyszukiwał, kto to jest ta pani Matysiak w Google. Nawet hasło Matysiak było popularniejsze niż CPK. Tak, popularniejsza była osoba niż inicjatywa, o którą chodziło. Na początku partia Razem opublikowała takiego tweeta: założenie stowarzyszenia z panem Horałą to prywatna inicjatywa Pauliny Matysiak podjęta wbrew woli władz Razem. Partia Razem odcina się od tego przedsięwzięcia. Władze partii nie zostały poinformowane o dzisiejszym wspólnym wystąpieniu z panem Horałą w związku z działaniem, które oceniamy jako szkodliwe dla partii. Zarząd partii kieruje wniosek do Partyjnego Sądu Koleżeńskiego o wszczęcie procedury dyscyplinarnej. Później pani Żukowska napisała: jako przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewica złożyłam wniosek o zawieszenie na 3 miesiące posłanki Paulina Matysiak w prawach członkini klubu za działanie niezgodne z interesem klubu. Prezydium klubu podjęło właśnie decyzję o jej zawieszeniu. I pojawiło się bardzo, bardzo dużo wpisów ze strony polityków, jaki to skandaliczny ruch poczyniła pani Paulina Matysiak. Oczywiście od koalicji 15 października te wpisy. Tutaj parę się wyświetli, już nie będę tego czytał, bo ten film trwałby pół godziny. Możecie sobie zastopować i to przeczytać. Mogę przeczytać wpis pana Lisa. ONR poparł Matysiak, następny będzie Hamas, a potem Hezbollah. Brak mi słów na tego człowieka. I dzisiaj na TVN-ie o 19:00 pewnie będzie bardzo pikantny materiał o pani Paulinie Matysiak, że pewnie dojdzie do tego PiSu. Skąd wiem, pan Dariusz Matecki wstawił film, jak dzisiaj cały dzień za nią chodziła kamera TVN-u i nagrywała ją dosłownie wszędzie. TVN już przyszedł atakować tą Matysiakową. Z Horałą stowarzyszenie zakładają. A już zdaje się, że zakazali. Chyba ona się wycofuje. Na Lewicy jest już naprawdę krucho. Ta afera jej też pewnie nie pomaga, to że pewnie połowa będzie popierała panią Matysiak, połowa nie, też jej nie pomaga. I na Twitterze znalazłem taki fajny, bardziej żartobliwy post, że pani Matysiak mogłaby założyć partię z panem Litewką, tylko pan Litewka coś przygasł po wyborach, ale to naprawdę miałoby sens, bo ludzie na coś takiego mogliby zagłosować. Mój plan na naprawę lewicy w Polsce. Matysiak opuszcza partię Razem, a Litewka nową lewicę. Matysiak zakłada partię z Litewką. Tu jeszcze przydałaby się trzecia osoba, żeby założyć koło parlamentarne. Nowa lewica pochłonięta przez Platformę. To naprawdę jest realny scenariusz. Razem pod progiem, bo to frajerzy. Partia Matysiak i Litewki wygrywa wybory. Zwycięstwo chrześcijańskiego socjalizmu.